Baszczyk? Ja najpierw patrzę, kurde, 5-5. mam jedną broń. Zdzieszek? 5. Gladyszczyk. 5. Dobry strzel, najlepszy, kurwa. Wszyscy 5 na 5. Kurwa. Co jest? Dobra, na razie jesteśmy dla nich nietykalni, dopóki broń nie podniesie. Ale już się wkurwili. Wiesz co, kwestia, bo spryciarz się zbugowany zrespił. Bo się zrespił z broń. Dobra, bierzcie broń, nie ma co czekać. To byle to napierdali, dobra, nieważne. Mi się wydaje, że broń jest zbugowana jedna. No jak w plecaku leży. Wziąłem. Po prawej jest. Słyszę go tylko. Mam tu pojazd od razu. Dobra. Tylko helka nie przyleciała. I spierdalamy, tylko ogarniemy się tutaj od razu. Kurwa, co wy, nie zamykaj ich. Patrzę lewo. Dobra, sprawdź. Lutuję co? Masz go? Jeden dostał, jeszcze jeden. Dobra, idę tam. Dobra, minuta i spierdalamy stąd. Ej, nie chcę być dupkiem, nie, ale te znaczniki gówno dają. Bierzcie wszystko, co mają, co można... 30 sekund jeszcze. I spierdalamy na tamto wzgórze, na wprost, co widać. Dobra, wypad robimy stąd, na wzgórze. No, mam jeden pełny magazynek. Na razie wystarczy. Nie wiem, teraz zupełnie inne opcje się kurwa odpali. Nie wiem, o co chodzi. Uciekaj z więzienia na wzgórze, które widać z więzienia. Widać. Jednemu kolesiowi czygi musiałem wypakować. Jak ktoś broń potrzebuje, to mam kałacha. Koniec przez Brian się, jak tam zostaniesz, będziesz zdany na siebie. Zabieg za van. Co ty tymi brońmi tak szastasz? Bo jestem cały ojebany w amunicji i kałachy. Jak masz więcej, to... No, jak masz więcej, też przy... Jeden z granatnikiem i trochę do granatnika ma. No to tak się wybrał do przodu. Dobra, na górze zbiórka okrężna i czekamy na wszystkich. Falka w orędzie jest tutaj? Nie. Co jest? Nie. Czy mogę komuś z buły zajebać? Dobra, czekamy. Z tyłu pojazd na tym. To są cywile. Bez broni. Kto to biega bez broni? Ja biegam. Czekaj, już ci daję. Daj mu coś. Wszyscy tu są? Dzięki. Co prawda. 9 plecaków. Tackle miała być linia, nie? Może być clean. Nie musi być. Na razie jest nie w pizdę, nie w oko, kurwa. Zajebiście clean, taki bardzo rozciągnięty. Tylko cały czas za bardzo w lewo odbijacie. Zły kierunek macie, o to mnie. Dobra, dobijamy do was. Jak tam dobiegniemy, to zobaczycie, jak pozamiatam z tym pistolecikiem cały outpost. Bo cały outpost zamiecie cię. Dobra, nie pyskuj tam, dobra? No i teraz mamy clean. Mniej więcej. No i tak trzymajmy. Tylko nie za szybko. Na tym wzgórzu się zatrzymamy. Powinno być z niego widać. To jest krajobraz w jakiejś pieprzonej Afryce. Bo to jest Afryka. A
dołączam, wyjebało mi rotera. Spoko, spoko, spoko. Dobra. Tak, widzę. Na wzgórzu, no. Ciśniemy tam. Jak to jest nadajnik, kurwa, to zrobimy misję w pół godziny. To nie jest prawdopodobnie nadajnik. Cześć, ostatnio tak mieliśmy, że zrobimy poście z nadajnik. Tak. Wczoraj tak miałem z Sevem. Czy przedwczoraj jakoś. Drugi albo trzeci punkt i trafiliśmy. Znaczy generalnie wszystkie te duże punkty z wieżami, tym metalowymi i tak dalej. Mhm. Z tego wzgórza gdzieś będzie 200 metrów do tego, więc idealne podejście. No teraz już może być nawet 5 km, jak wiemy, gdzie to jest. Przynajmniej nie biegnę bez celu, tylko już w jakimś punkt. No, przysparciło nam się, nie powiem. Do cywilów nie strzelajcie, dopóki... Czy w ogóle do nich nie strzelajcie najlepiej. Na razie... Ma ktoś pistolet na zbyciu? Zaraz będzie kilka. Dobra, Dej, musisz wytrzymać, dobiegniemy do punktu. Idźmy przed szczytem, zejdźmy do niższej pozycji. Mogę ci tam granaty dać. Dobra, bardzo... I dużo skrzydł. 100 metrów, 100-150 metrów jesteś. Nie ma wieży radiowej? Nie. Nie. A, to tu jest, dobra. Stacjonarkę. Dobra, widzę. Wszyscy gleba, zająć pozycję. Czekaj, ja światło zgaszę. Jakie światło? Stacjonarką zająłbym się na samym początku. Tylko weź ją na cel. Nie wszyscy. Ja mogę walić. Ile jest kontaktów? 8 ze stacjonarką. Też biorę stacjonarkę na cel. A reszta niech ta pierdala w tych... Nie, dobra. Mam tu jakiś kontakt, wezmę go na cel. Dobra, wszyscy gotowi? Jestem też gotowy. 3, 2, 1, ognia. Rozpierdolcie ich. Powinni być wszyscy. Nawet nie wiedzieli, co ich zabił. Wszyscy. Dobra, czysto, wchodzimy. Nawet szeroko, nie szeroko. Co ich zabiło. Po lewej jest igła i RP. Ja mogę wziąć RPG. Niech ktoś obsadzi igłę, jakby helka przyleciała. Jak mamy igłę, to możemy tu chwilę dłużej posiedzieć. Biegnie jak dzika kurwa. No, nie ma broni. Dobra, no, tutaj. Dobra, ładnie poszło. Kurwa, jest tu gdzieś broń? Mówię, nawet... Tu jest broń. M14 jest tu dla chętnych. Będziesz musiał dźwigać. Ja się trochę czyki poprzeciążam tym SWD-em w plecaku. Dobra. Ale do M14 mam tylko 6 magów, więc jakbym się wyprztykał przypadkowo, to... Trochę lipa będzie. SWD z masą amunicji, wiesz. Jednak to amunicji... No dobrze, wiemy gdzie jesteśmy. Mamy punkt oznaczony. Kolejny punkt jest na... Kto ma kompas? Kto ma kompas? Bas. Prowadzisz nas na południowy... wschód od tej pozycji. Przy wybrzeżu będzie kolejny punkt. Kurde, jedyny plus czyli tej broni to to, że przyszła w zestawie pełnym. Fakt. Jak wam się trafi noktowizja, to no troszkę więcej widać jednak z nią niż bez niej. Jest jakieś światło na tym wzgórzu, dalej tam, na wprost, widzisz? Weźmiemy na górę, a właściwie nie musimy, bo wiemy nie. No. Powtórz, gdzie prowadzić? Południowy wschód. Tak, no mniej więcej. Gdzie jest kurwa południowy wschód? Dobra, mam 4 rakiety do RPG-a, także... Mamy.
Można łupać. Przyjął. No dobra, dziś 30 sekund i ruszamy. Weźcie sobie plecaki, kto nie ma. Ktoś przypadkiem kolimatora do RPG-a nie widział? Kolimatora. Przeciwnicy się zbliżają, musimy stąd zwijać. Nie masz, czyli... Słyszałem ich gdzieś. Widzę, są blisko, bardzo. Jeden po lewej gdzieś. Lewy. Dobra, zwijamy się stąd. Południowy wschód, prowadzisz teraz. Czekaj, jeszcze ammo może zabiorę. Kurwa, kolejny patrol się zbliża, szybciej. Czy jeszcze RPG leży? Czigi. Co? Tam, patrz, kolejny dobra, patrol. Dobra, tego stacjonarnego. Z tej górki? Lekko w prawo. Widzę, dobra. Mam ich. Dobra, lecimy. Nie walimy. Nie walimy, dobra. Kto tam się bawi ten stacjonarny? Dobra, wracać. Jak odejdziemy, to potrzebuję medyka. Ja też. Stryciarz. Kto jest medykiem w ogóle? Przyjąłem na mordę serii. Dobra, południowy wschód, ruszamy. Teraz. Dobra, wszystko. Gdzie to? Możemy ruszać. Dawaj, prowadź. Nic ciekawego nie mieli. Dawać. Załóżcie noktowizory, jak macie. To biegnij. Tak, gdzie ten samochód. Okej, lecimy. Ktoś na grze gada? Poza tym na grze cały czas gadasz. Dobra, clean, formujcie clean. Prowadzisz z tym kompasem. Powoli na kombacie możemy iść, nie śpieszy nam się. Kasę ponapierdam. Dobra, mamy jakiegoś medyka? Wejdziemy w pobliski las przed nami i opatrzymy się. Obi... Nie, no spoko, pytam tylko. Ktoś jest. Ale kto, to nie wiem. A to z lewej nie są kontakty? No jak to nie my, to tylko kontakty. A gdzie ich widzisz? No z lewej. Od razu z lewej. Na maksa na tutaj, na takim wzgórzu przy kamieniach. Dobra, daleko są. Nie, no tylko pytam. Mówisz to na radio, czy normalnie? Ja mówię nie, na radio. Okej. Okay. A zmienialiście częstotliwość? Nie, stuwa. Co to było? Jakiś genier wystrzelił chyba do Helki. Chyba mu się uroiła, dobra, nieważne, prowadź dalej. Możemy zrobić odpoczynek na tej górce, jak chcecie. Opatrzyć się i tam sprawdzać wszystko. Dobra, okrężna na tej górce. Tylko okrężna, nie żeby wszyscy patrzą w jedną stronę. Nie jestem pewien, ale... Miałem jakieś tam problemy, chwilowe zawroty, więc dołączę. Dobra, no spokojnie. Po prostu wstawmy wszystkie sektory, żeby nam tu nikt nie podeszedł. Gdzie ty, medyk? Poszliście w górę, tak? O, już was widzę. Tak, na górze jesteśmy. Widzimy cię. Nie. Dobra. Widzę bunkier jakiś, ale jest niepodeszedł. Chcesz się nie wydać, elo. Idę się wydać, pół minuty. Dobra, czekamy. Kto tam za apteką gra? Nie gadajcie, że ten coś poszedł. Ale co ty chcesz? Co ty chcesz? Apte. Jakby co, to mam narzędzie. No my
Strichowi też by się medyk przydał, Strichowi. Zaraz. Czygi, widzę bunkier i BTR obok. Jak nie ma wieży radiowej, to nas to nie interesuje. Jesteś blisko, więc jakby się coś działo, to może ten BTR się niepotrzebnie interesował. No ja. A to dziwne, nic nie masz. Będziemy musieli przejść obok miasta, niestety. Zastękam, kurwa. Jak będę miał tą apteczkę, wiesz, gówno znajdę, to wtedy. A, to ten. Bo to pierwsza pomoc pewnie gówno daje. Mhm. Dobra, gotowe. No, tam coś jeździ drogą. Jedzie jakiś pojazd w naszym kierunku. Osobówka pewnie, nie reagujcie. Wszyscy gotowi? Jesteś gotowy. Ryan gotów. Bask. Tak, ty. Dobra, prowadź dalej. Brazis, w którą stronę to jest? W tą, co idziemy? A tam gdzie się gapie. Za drzewkami idealnie widać. Nie, tamten punkt jest dalej, dobra, ruszamy. Dobra, prowadź, Southeast. Gotowe, czekam na klik. Czy Gity, masz jakąś tubę? Nie. No to jednorazówka? Nie, zwykły kałach. Nie, ja, mi się tej jednorazówki musiał z pleców pozbyć. Uwaga, pojazd wojskowy z lewej, Gleba. O kur... Czokuś. Pep. Nie taki byle jaki pojazd wojskowy. Dobrze, że nie pizdą, no. Światła ma włączone, więc nie mają nokto chyba chłopaki. Nie mają tam żadnych urządzeń do walki w nocy, więc... No nie mieli za bardzo, bo w tych jak waliliśmy na tym outpoście, to nie wiedzieli co się dzieje w ogóle. Dobra, jeszcze czekamy, bo zatrzymał. On tak wolno jedzie. Znaczy on się wspina pod górę, nie? Ledwo, ledwo. Rubasz. Ruska technologia. Dobra, lecimy dalej. Pomijaj na niego oko, bo on gdzieś przed nami tam się zniknął. Nie widzę go. Pewnie odjedzie, ale oby tylko nie stanął. Jak stanie, to się nim zajmiemy. Mam patrol, niezainteresowany póki co. Nie atakujemy. Ilu? Mogę przed nami dwóch. Niech sobie przejdą. Mamy miasto, tu będzie tego więcej miast. Miasto musimy ominąć. Od lewej strony omijamy miasto. I tak do miasta nie wchodzimy według kompasu. Nie otwiera, znaczy nie wchodzimy. Ogień otworzymy dopiero wtedy, jak nas wykryją. No dobra, Gleba, coś jedzie drogą. Gleba. Tak, ale jak będzie kierowca wojskowy, to zaraportuje od razu. Suby się zdarzyły. Czy nie, w miastach to zazwyczaj. Czy gij, po lewej stronie tej drogi na froncie widzisz? Tego jełopa pojedynczego? Nie interesuje mnie to.
Nie będziemy ich w ogóle atakować. Obchodzimy od lewej lasem. No właśnie, on jest tak trochę po lewej miasta. Kurwa, niech już ten złom przejedzie. To kurwa ruskie, to by się zbadnie. Chyba pojechał. No skrzyżowanie idealnie. Stajem, kurwa. Mam patrol. Tam gdzieś, kurwa, w tym przed tym zagajnikiem, przede mną. Widzę, idą prosto na nas, czekamy, rozstawcie się. Tu w jakąś osłonę. No przydałaby się, ale no, trzeba... Może być tak, że nie będzie na to czasu. Drugi jest daleko po prawej, wzdłuż wzgórza. A na oku tego dalej. Z której strony jest ten patrol? Od strony drogi. Jest w chuj blisko już. Czekamy, może przejdą. Jak się zorientują, od razu strzelajcie. Oni są prosto na nas. Nie widzę drugiej. Macie jeszcze ten tłumik? Kurwa, 20 metrów od nas. Jak ktoś ma, to niech rybnie z pistoletu. Mniej się roznosi niż kała. Dobra, ja mam. Skręcił. Odbił. Czekajcie, czekajcie. Miną mnie też. Nie zauważą nas. Zaćma po Czarnobylu. Ten drugi jest w lesie. Jeszcze. A ten sześć co jechał, to jakieś ciężarówki były. O, kolejny. Dobra, jeszcze chwila. Jak patrol to będzie krążył, musimy stąd zwijać. Za 30 sekund ruszamy w stronę drzew. Idzie ten drugi od strony. Na 140 jest ten drugi. Jest jakby zaalarmowany. Zaalarmowany? Kurde. Tak on. Wcześniej już u nas daleko. A ma ktoś na oku, kto obok nas przyszedł? Wszyscy patrzą na jednego. Nie, słyszę tego. Na razie nas minął, nie wiem co robi. Ej, niech to nie zmójdzie, ale ten co tu idzie z igiełką, to on ma nokto. Póki leży. Ściągamy go. Dobra, ruszamy wszyscy teraz. Ja czekam na tego, co nas minął. Może się nawet nie zorientuje. Jak ktoś widział tego za wzgórzem, to niech ma oko w tamtą stronę. Bierzcie to nokto, sprawdźcie go, jak mamy wszystko, to uciekajcie w drzewa. Właśnie drugi patrol idzie z prawej strony, z tego drugiego wzgórza. Z południowego wschodu. Dobra, zwijamy się stąd, nie wykryli nas. Przechodzimy w kolumnę i tym lasem na razie pójdziemy kolumną. Ruszamy, ruszamy, już. Tak? Mam do ciebie prośbę, weź ode mnie tą tubę. Czekaj, nie teraz. Przejdźmy przez ten las. Później się ogarniemy. Dobra, za drogą, bo ta droga... Pojazd blisko? Cywilny. Powoli na kompacie przez ten lasek i ogarniemy się, jak będziemy trochę dalej. Dobra, przez drogę siłowo przechodzimy. Spotujemy prawo, lewo i szybko, teraz. Możecie się wyprostować. Biorę.
Dobra, do lasu, do lasu. W lesie robimy odpoczynek. Okej, okay, w tym miejscu okrężna. I kto tam coś potrzebuje, to ogarnąć sprawy i mamy 2 minuty postoju. Obstawcie tylko perymetry, żebyśmy nas tu nic nie podeszło. Trzymaj. Daj tam rurę. Ktoś wziął tą drugą strzelę? Ktoś wziął barwą? Wziął barwą? To było pytanie czy twierdzenie? Raczej pytanie. Dobra, kto jeszcze nie ma noktowizora? Bas. Blazis. 3 osoby, okej. Okay. A ktoś chce noktowizor, bo ja mogę oddać. Daj Blazisowi, on ma karabin z optyką. Dobra. Z optyką, na której przez nokto nic nie widać, ale... Masz. Ale będziesz wie... Zawsze to ten. Ale już ja bym... Okay. Czy to trzygi takie wymagane, to... ale... Dobra, ktoś coś potrzebuje jeszcze? Jak nie, to ruszamy dalej. Na razie pójdziemy sobie kolumną. I prowadź dalej kierunek southeast. A ma ktoś 2 kompasy? Ja mam 1 kompas więcej, ale jeżeli ktoś potrzebuje, to mogę oddać, bo... No to chętnie. Gdzie jesteś, Stricior? Tutaj, stoję przed tobą. To poczekaj. Kurwa, gdzie my jesteśmy? W lesie. Kto tam tak bardzo... Tak, w lesie tylko. Dzięki. Cześć, nie ruszaj się. Aha, dobra, tu jesteśmy. Już widzę, 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 widzę. Słuchaj, teraz prowadzisz nas na południe. Prosto na południe. Tak, jest tam nokto. Pójdziemy sobie wybrzeżem. Możemy zrobić tak, że zejdźmy na southeast, w stronę wybrzeża i pójdziemy plażą między skałami do samego punktu. Tam już będzie w takim, jak jakieś, wygląda mi to na bazę. Tam będzie kolejny cel. Możemy ruszać. Kurwa! Miski, sorry. Jaki kierunek, czyli? South East. Co South, czy South East? South East, ruszamy. South East. 140. O kurwa. Było pytanie, to south czy east? Może nie idźmy w tej kolumnie, ale rozproszmy się. No, mam też granata. Nie, dzięki. Ale przydałby się jeszcze jeden komplet mapa, kompas ten cię... Tak, 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 tak. Tego właśnie nam brakuje. Wiesz? I się trochę bardziej do przodu czy do boku wyrwał i by było spoko. Dobra, mamy wybrzeże. W wiosce patrol. Prosto przed nami. Ilu? 2, 3, sorry. Ściągamy. Jest potrzeba? Trochę daleko. Podchodzimy bliżej i staramy się ominąć. Jak nas zauważą, otwieramy ogień. Na razie kierujemy się do plaży. Czyli gdzie jest ten cel dokładnie? Nie wiem, jak nie widzę. W mieście są. Widzisz na przy drodze? Ten outpost, nie... Outpost jest na południu. Tam w mieście jest kurde ten... Bunkier, nie wiem, wiesz. Pytanie, w którą stronę jest południe? W tą, co idziemy. Południe jest... Tam daleko jeszcze, przy tych drugich światłach. Tak jak idziemy, to już teraz... Kolejni tam są. Spróbujemy ominąć plażą. Jak nas wykryją, wtedy strzelamy. Chyba, że będą niebezpiecznie blisko. W mieście jest jeszcze bunkier, więc lepiej się nie zapuszczę. Oni bardziej reagują na hałas niż na to, co widzą. Nieraz warto... Lepiej. Warto przemknąć koło nich po prostu na kuckach, albo nawet czołgając się. Myślę, że należące są na tyle daleko, że nie jest to konieczne. Mikrofon ktoś. Ej, co tu się dzieje? No, dzięki. Dobra, wchodzimy w plażę, teraz już kolumną i ciśniemy na południe. Chcesz grać na Isle Duali?
Aha, czyli nie przeszkadzam sobie, znaczy odpalić strodoła. Powoli na kombacie. Kto ma jakieś trochę miejsca w plecaku i nie jest za bardzo obciążony, to bym mu narzędzia wrzucił. Jakie narzędzia? No inżynier. No ja mam na się bazy, jeżeli ma. Ja mam narzędzia inżyniera. Dobra, to wywalam. Co tam tak? Na to jakiś pojazd musi być, albo generator. Headback jest rozwiązany. Aha, dobra. Zbił się w którąś stronę. Mhm. Cały czas mikrofonem chyba. Ryan, to ty. Czekajcie, dwóch z tyłu zostało. Dobra, czekamy, niech sobie pójdą. Jest no. Dobra, ole. Spokojnie. Drugi idzie w naszą stronę, widzicie? Po lewo bardziej. To nie wiem, ci na 220 to nasza strona. Ozzy Gleba. Się wczytuje dopiero. Ozzy Gleba, Gleba. Dobra. Bardzo blisko. Chodź o zjeść, dam pistolet. Jak się tylko kapną, od razu go rozwalcie. Prosto przed nami, tak dla pewności. Czekaj, się skupię jakoś tam. Do plecaka, no, a nie, mam plecaka. Czekaj. Dobra, drugi zawrócił. Dobra, olewają. Czołgamy się wzdłuż wybrzeża. Jeden jeszcze stoi. Masz jakiś magazynek? No nie, tu tylko nie da. Dobra. MP443. Ozzy, a jaki masz pistolet? Potrzebuję 10x19 do MP443. Do Gracha. Przyczołgamy się ze 100 metrów i spróbujemy tam dalej przy kamieniach się podnieść. Już teraz byśmy mogli, to patrola zniknęła. Dobra, nisko ruszamy. Jeszcze mamy kawałek drogi. Dobra, ja zamknę. Okej. Okay. To co, chłopaki, pójdziemy w pław? Jak chcesz, to możesz. Nikt ci nie broni. Nie no, przewiesimy ci się przez plecy i będziesz leciał jako motorówka. Że co, że ja nie dam rady? Pilnujcie frontu, żeby nam w jakiś patrol nie wyrósł.
No, wstrzymajcie chwilę, Gleba. Sprawdzę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy kolejnym punkcie, on jest dokładnie tutaj na górce. Nawet już nam go zaliczyło jako rozpoznany, chociaż jeszcze go nie widzieliśmy. Przygotujcie się, będziemy wchodzić linią. Tacy kurwa zajebiście jesteśmy. Właśnie ja się temu przyglądałem z górki i go nie widziałem. Dobra, tam sobie rada, wiesz, będę teraz z tyłu czekał i poczekam aż wybijecie i wezmę sobie po prostu broń, wiesz? Wydaje mi się, że nie będę tam się pchał. To nie ma sensu, jak nic nie mam. Wszyscy gotowi? Ajaj, kapitanie. Dobra, wchodzimy tam. Można zarzucić granatami, chociaż nie. Nie, w sumie i tak będzie rozpierdol. Można puścić granaty, zanim wejdziemy. Myślę, że te impakty są dosyć chujowe, więc nie. Tylko się drzyjcie, jak leci granat. Te impakty są zbyt zabójcze. Impakty są na bardzo krótką odległość, panowie, więc uważajcie z nimi. Dobra, dobra, to będę rzucał granat. Uwaga. Dużo, dużo. Gleba. Frag poszedł. Jeszcze jeden pójdzie. Zarzućcie. Wchodzimy. Granat, rzucam. Patrol. Jeszcze jeden. Mam go. Z prawej leży. Dobra, rozpierdol zrobimy. Który budynek? Na prawej, po prawej. Leży. Mamy gdzieś w budynku jednego. Dalej jest przed nami. Dalej w budynku na prawo jest jeden. Dobra, patrzcie tylko boki. Coś idzie z góry, ale cywil. Mam PK. Dobra, helka nadlatuje. Gdzieś tutaj będzie ten punkt. Minęliśmy go, gdzieś przy kościele był. Gdzieś tu musi być. Perfekt, tu jest jednorazowy. Jak jest ktoś wolny, to strzela je. Sobie coś goście. Taka drobna uwaga, starajcie się nie biegać z celownikiem, bo ktoś mi tak perfidnie wbiegł, że... Dobra, tam jest nasz punkt. Uważajcie, bo tam są, oni się tam gdzieś uszepną. Gdzie mogę w moździerzu zajebać? Czyli ja nie wiem, czy ten punkt to nie był przypadkiem moździerz. A widzisz ten moździerz gdzieś? No ja tak, się siedziałem w nim. Dobra, to było tak, to. Ten punkt to był moździerz. Zwijamy się stąd w takim razie. Ja mam jeszcze dodatkową mapę, lornetkę jeszcze mam, jakbyś chciał. Dobrze. Kolejny punkt. Lecimy wzdłuż plaży, cały czas tym kierunkiem, co biegliśmy wcześniej. Wycofujemy się stąd. Widzę czyki ten na zachód tam. Tak. Widzę 200, coś takiego to będzie. O. Dobrze poszło. Albo to jest drzewo. Co? Albo tam jest nadajnik radiowy, zaraz to sprawdzę. Jest tam jakiś nadajnik, ale... No właśnie... Jakaś wieżyczka to jest. Na lornecie. Outpost Chigi wygląda na zwykły. Przecież widzę tylko mało, widzę. Wiesz co, często też wieżyczki często oznaczają jakieś bazylice. Co tak stoimy? Trzeba spotować, dokładnie. Nie widzę żadnej tam. Mi się zdaje, czy jakiś, że najlepiej by było podejść od prawej od tego wzgórza.
Jaki pojazd, skąd pojazd? Tylko w flagę widzę. A ma? Na jakiś wojskowy. Jedzie drogą. Lewa. BT, BDRM. Dobra, nie podnoście się, niech nas minie. Fajny mi BDR. Ja tam słyszałem BRDM. No, BMP jedzie. Widać ten punkt. Kto nadriftował? BW coś tam. BW coś tam, dokładnie. Oni nawet nie są u siebie, to żon posrani. O, taki szybko. Masz? Nie wyrywa się na to, no. Co? Na 230 coś widzę, nie wiem czy to jest krzak, kurwa. To jest jakiś koleś stojący na ścianie. W polu? U podnóża góry. Krzak. Nie, nie, krzak. To jest krzak. Dobra dziewczęta, lecimy? No właśnie nie widzę tam nadajnika radiowego i obawiam się, że to nie będzie punkt, którego szukamy. Ja tam widzę dwie flagi tylko. Dokładnie, jak zaoszczędzimy czas, to mamy kolejny... No, teraz to mamy dylemat, bo... A jeden jest na lotnisku. Z drugiej strony możemy pójść jakby łukiem na Northwest i na West równo chyba na 250 jest to wykurwiste wzgórze, by można stąd pospotować. Ja bym proponował wziąć pojazdy. No w pojazdach zmieści nas się pięciu. Ilu nas jest? Nas jest więcej. Tylko tam są dwa pojazdy, jak widzę. Tylko oba nie ten mają... jeden pojazd to jest tankowiec, on ma dwa sloty. Tylko nie mają kółek, nie? No, odpada. Mogę naprawić chyba, nie? Gdzie no i tak wejdzie tylko pięć osób. No. Pada kwadrat. Gdzie jesteśmy? Mhm. Jesteśmy teraz, czekaj, to jest tu. Będziemy gdzieś 072044, gdzieś tutaj. 072044, tak. Albo trochę dalej. To tam jest technika, ciężarówka i tankowiec, tak? 074048, dokładnie. 078? A, tu jesteśmy, dobra. Widzę. Tak, 74. Sektor 6? Czwarty bardziej. Czwarty. Kurde, nie jest tak daleko. Dobra, widzę. Dobra, odpuszczamy ten punkt. Trzeba wziąć azymut na kolejny. Tylko, że wszystkie są daleko. I nie mamy transportu. Trochę... Najlepiej chyba byłoby udać się na te trzy punkty, co są dookoła lotniska, w tym jednym na lotnisku. Tam na pewno będzie nadajnik. No. Albo zaczaić się na pojazdy i spróbować coś sobie podwędzić. Właśnie jedzie. No ale coś większego. Na pewno coś będzie przejeżdżało. Mamy RPG-i. Mamy zestawy naprawdę, więc niby może coś podwalić. To ci chyba nie pomoże. Pomoże, rozwali, wysiądzie załoga i będzie można naprawić na spokojnie. To masz pojazd, jedzie właśnie. Czyli tak jak patrzę, to nie, tak czy siak najbliżej mamy do tego na lotnisku południe. No, musimy na lotnisko cisnąć. To i tak jest po drodze centralnie przez ten punkt. Ja bym tam się zostawił na zwykłe pojazdy i bym zabrał te pojazdy. I tam jeździ jakiś pojazd w tym punkcie. Dobra, nacieramy. Może zdobędziemy pojazd. Idziemy linią, przechodzimy przez drogę, wbijamy się tam linią i taki plan jak poprzednio. Kierunek. Kierunek na bazę. Nie mam kompasu. Kilometr jeszcze mamy. Jak będzie coś jechało, to gleba wiadomo, nie? 230. Dobra, ruszamy. No to pizdy na krzywy ryj. Jak pojawi się bęb, gleba, jak zacznie strzelać, to rura. W sensie, że wyciągać i strzelać, kto ma. Ja mam, spróbuję. No na razie chyba pojechał do tej bazy na wzgórzu, nie jestem pewien. Bo nie wracał. A takiego BMP-ka igłą zdejmę? Nie. Igłą nie, nie. Spokojnie, ja mam 4 RPG, także jest okej. Okay. Jeszcze jakbyś trafił. Można by tutaj czekać na jakiś większy pojazd, no ale to albo przyjedzie, albo nie przyjedzie. Szkoda marnować czas. Czy to jest...
spokojnie. Nie musimy być idealnie równo, tylko ważne, żebyśmy się trochę rozproszyli. Chigi, oderwaj się z tą M14 na te wzgórze. Spoko. Możemy zaczekać, że zajmiesz pozycję. Dobra, wszyscy postój i czekamy. Możecie iść, powinienem tam być przed wami. Okej. Dobra. Tu najwyżej przed całym podejściem pod obóz zaczekaj. Mam jeszcze kawał drogi. Patrol dwóch osób na południu, daleko. Ogólnie ja tam widzę 6 osób. Dwóch idzie po drodze, 4 stoi przed znakiem. Przed billboardem. No to ja ich nie widzę już. Też nie widzę. Dobra, ruszamy. No jeszcze jak na złość pogoda się spierdoliła. Ja dalej nie mam nakt. Tutaj chyba zdobędziemy. Jak tak patrzę, też mogę ci oddać. Nie no, mówię, jak potem będzie ciemno. Czy to już jest... Na pojazdu pobiegniemy kontakty na górze. Gleba. Jedzie prosto w naszą stronę. Przygotowuję. To nie byłem, to czołg. Toku. Nie przebijesz go od przodu z zwykłym. Musisz z boku, wal w gąsienicę. Na razie nie wal, na razie nie wal. Chcę go tylko wyłączyć jakby co. To w bok musisz. Kurwa, jedzie na mnie. Dobra, dołączyć chłopaki. O, w pizdu. Dobra, minie mnie. Tak, może dołączyć. Dobra, pojechał sobie, olać go. A dobrze, że się nie zatrzymałem razem z wami, bo mnie w tym momencie rozjechał. Problem w tym, że jak zrobimy zadymę, to on tu się pojawi. Ale może nawet... Na punkcie będzie jakaś broń przeciwpancerna, dobra, ciśniemy dalej. Jeśli gówno podjedzie nam pod to wzgórze, to już go zdejmiemy, więc co? Będę miał czyli na niego patrzenie. Dobra. Na punkcie widzę Urala. Otwartego, więc będzie transport. I amo. Dobra, to darujmy sobie granaty, po prostu broń, zwykła broń. Żeby nie uszkodzić pojazdu. Ja mam niecałe 300 do punktu. Jestem na pozycji. Już dobiegamy do podnóża góry. Źle się będzie atakować, bo nie będziemy nic widzieć do ostatniej chwili, no ale jest nas dużo. Tu mamy przewagę. Wszystko co wam podejdzie, to krawędzi będę zdejmował. Żeby tylko trawy nie było. Punkt jest Chigi trochę, że tak powiem, zgliczowany między murami, więc widzę tylko to, co jest od mojej strony. Sprawdźcie magazynki. Jest jedna stacjonarka. Bezodrzutowa. Proponuję trochę odpocząć, zanim zatakujemy tam na górze. Dobra, postój na górce. No ale zróbcie ten postój gdzieś przy jakimś drzewie chociaż. Nie na otwartym. Że jak podejdziemy do góry, to już będziemy na outpoście praktycznie. Aha. No to gleba i odpoczywamy. Przed atakiem się w sumie przyda odpoczynek. Jak najbardziej. Macie z tego co widzę fajne podejście, lekko z górki. Gotowi? Co się nazywa?
Dobra, formujemy linię i wchodzimy. Blazis, przygotuj się. Odpost macie bardziej na prawo. Widzę, 100 metrów. 260. Przechodzę na lewo. Outpost jest na 260. Mhm, już wiem, gdzie jest. Kurwa, blisko. Dobra, mamy budynek z przodu. Jeszcze nas nie widzą. Idealny strzał na trzech, mogę zdjęć. I mamy Urala. Dobra, wchodzimy, otwierać ogień. Dobra, jestem. Uwaga, kontakt. Uwaga na tył, uwaga na tył. Nic sam, jego zbieram, idźcie dalej. Dobra. Dużo kontaktów. Tak, widzę. Gdzie ruszaj? Chyba czysto. Nie jest czysto. Gdzie macie Adiego? Biorę go, jest swoje. Trzymać pojazd. Dobra, robimy swoje. Cywilny. Dobra, Helka. Od mojej strony. Zgaście ogień. Helka od północy. Spróbuję z tej rury trzepnąć, tylko niech podleci bliżej. Wal tylko we front. Tak jak teraz leci, powinieneś trafić z tyłu. Mamy walić z KM-u? Czy ty to na mnie rzucasz? No dobre to było nawet. Dobra. Opierdalamy punkt i dalej leci. Zatrzymał się fajnie w miejscu, był idealnym celem. Mam mapę i kompas dla chętnych. Wezmę kompas. Napka, że apteczka jest. Tutaj bez tego dużo mam też. Blazis, potrzebujesz AMS-kę do tego swojego dziadostwa? A przyjmę z chęcią, mam lopu. Gdzie to był? Siedź na dupie. Ja też oberwałem, więc ja też poproszę. Ja już chwilę. Ty masz Akoga na tym, czy to? No. Idę do was do tyłu. Sam siedzę. Ładny, nie? Kto jest Pedalski. Mężykiem? Nie oberwałeś. No. To weź sobie, w aucie masz fajną optykę, wiesz? O PSO! Zostaw psik! Ale tobie to nie wejdzie na... Będziesz z tego wala ściągał na cicho, jak będziemy coś mieli takiego nieważnego, nie? Ajaj. Bierz, no NPZ. Dobra, wsiadajcie już. Zwołaj wszystkich narodów. Masz 4 razy jedzie. No znowu jestem... Mówię. Kto kieruje? No cześć. Mam fajną ten. Nie, blin. Striciarz, jedziemy na zachód. Na zachód, i tam jest taki punkt w lesie, otoczony lasem. Spoko. Ja mam magazyn. Widzisz? Dokładnie to. Pojazd zostawimy po drugiej stronie rzeki od północy, gdzieś tam. Przejebiemy się przez wodę i spróbujemy uderzyć tam. Tam snajperzy. Co? Nie potrzebuje tego PSO? Nie, mamy obydwoje. Ruszamy. Mam obydwoje. Easy check! Dobra. 5. Jest good. Hej! Nie ma budynku. Jaki magik. Jedź, tylko żebyśmy się nie wjebali na ten OBMP. Ale tu chujowo jedzie, nie?
Nie. No ale to lepsze niż z buta. No na pewno. Chyba, że źle na coś pakujemy. No, skończą się nasze przygody wtedy. Przynajmniej przy okazji trzeba by to na cywilną zmienić. Szybciej jeździ, ciszej jeździ i jest lepsze. Nie wiem, gdzie jest. Dobra, nie gadajmy o tym teraz. W miejscu? Przyjął. Okej. Okay. Akurat baz dołączy. 400 metrów on dalej jest. Mhm. Dobra, schodzimy do wody i... Rzeka powinna być tutaj. Wie, że mam co robić. Kolumna, linia? Nie. Nie, nie chodzi mi o tego. Chodzi mi o jeden celny Pokemon. Na razie kolumna. Zejdźmy w koryto rzeki i poczekajmy na basa. Pojazd jakiś z przodu? Co masz pyta? Mówię, że mam celownik do PK-szki. Ewo. Tak, tak, słyszałem się. Magneto. Nie, daleko jest. Nie wiem.
ale jedzie bez świateł, wygląda jakby był zaalarmowany. Co on kurwa robi? Jedzie na nas, ej. Ten autobus jest wprost... kurwa. Tu są dwa BWP. Jeden stoi w rzece. No to jest właśnie ten. Czyli słyszałeś? No widzę go. Nie, są kurwa dwa. Są dwa, dwa są. Czekaj, mogę wyjąć tą jednorazówkę i wam w dupę. No właśnie nie chcę do niego strzelać, bo on już prawdopodobnie nie ruszy z miejsca. 5-5. Ma ktoś dla mnie broń albo coś? Nie, nikt cię nie kocha. No, wygnaj. No to mogę ci dać. Gdzie ty góra zrobiliście? Czy nie ma? Nie ma jej środku. No to dostaniesz. On się wjebał do wody, próbuje wyjechać, ale już mu to się jedzie nie uda, więc... bardzo dużego i śmiesznego. Gleba, Gleba. Tu, dobra, już widzicie. Fantomówka. Gleba. O, myślę, że się przyłożę w siebie, nie? To jest ten, ta rakieta balistyczna Shatan 2. To on jak wstrzeli, to już wszyscy zostaną wyzwoleni. Nasz punkt mogę to jest... próbować łupać po tych BWP-ach. On nam nie zagraża, nawet działem nie rusza. Ten po prawej jest... Może się utopić. Może. Teraz tak, na jakim azymucie mamy punkt? Kręci działem. Ruszył nim też. Gdzieś tak 180-200. 186. Patrz przy... Idą na nas. Schowajcie się. Na plecach? Nie, przy BWP-ach. Prosto. A, tu. Jedzie w naszą stronę. Wyjdzie. Dwie osoby. Czekamy, tylko bardziej się rozproszmy. Rozproszmy. Ten to może jak podejdą, to spróbuję ich na cichaczu. Ciekawe co zrobią, czy przejdą przez wodę, pada? Czy... Jeszcze czekać. O, fajnie! Koleś sobie pod... Aha, dobra, przepływa. Zezwała. BWP robi te... wyjeżdża z wody, znasz się. Tak, wyjechał. Wyjedzie. Na górkę. Wyjechał. BWP wjechał już. Będzie wyjeżdżał na azymucie 283. Patrol przepływa rzekę. Śmiesznie. Ja widzę ich. BW sobie odjechał? Nie, krąży. Jedzie w stronę naszego Urala. Przygotuj rurę, ale nie strzelaj jeszcze. Jak na razie zmienił kierunek na przeciwny od nas, także... Patrz, chociaż zawraca. Chuj wie co on robi. Jak odjedzie dalej, to zlikwidujemy ten patrol, co sobie teraz płynie. Już wyszli z wody. Odjechał. Ściągamy ich. Mam pierwszego na celowniku jak coś. Ja mam drugiego. Ściągamy ich. Co jest? Auto na drodze, co tam? Cywil, cywil. Cywil na drodze, nie strzelać. A masz ze zakopie. Dobra, czekamy chwilę. Czekamy chwilę. Rozglądacie się, pilnuj tego BWP-a. Mogę tam podbić po broń za rzekę? Sprawdzamy. Zaraz tam... Zaraz tam pójdziemy, poczekaj. Dobra. Nie? Będziemy tam będzie przychodzić. Metr z tyłu. Jak BWP nie zawróci, to ruszamy przez rzekę. Co to? Nie. To nawet nie widać, gdzie to przycisku. Dobra, Bas, Blazis i Ozzy, nie Ozzy, Ryan, przepływajcie teraz, my was osłaniamy. O kurwa. Dobra, rozpierdolić go. Ściągam go. Uwaga, backblast będzie, backblast. Dostał z jednorazówki w dupę. Nie wysiedli. Sprawny dalej. Proszę wierzę. Poprawię mu. Kręci. Ja już mu poprawiam. Przez... Nie trafiłeś? Kurwa. Mi... Dalej sprawny. Poprawiłem. Dostał. Silnik mu już więcej nie zrobicie.
na drodze. Kurwa, amfib... O, fizu. No... Coś pływającego. O kurwa. Dobra, gleba wszyscy. To jest nieuzbrojone. To jest nieuzbrojone. Nie. Ale dobrze pływa. Pierdziela. Dobrze by było wziąć. PW dalej działa. Dobra, przechodźcie przez tą rzekę, dawajcie. Kto tu lata bez pistola? Bas, potrzebuje amunicji. Czyli tam ktoś biegał obok WP-a. No, no od nas ktoś, od nas ktoś. A, okej. Uważaj, bo ruszał wieżą. Tam wciąż działa. Cześć, on ich zaraz wyrzuci. Nie mogę kurczę zabłokać środka. Mogę mu poprawić w bok. Ja też mogę. Zobacz ten palec obok siebie, Ryan. Tego cywila, czy ma jakieś, wiem, prezenty. Ma kacza i 5 magazynków i 4 zostały pierwszej pomocy. To poprawić tego BWP-a z boku? Nie, na razie nie. Chcę zostawić amunicję, jak by się pojawił jeszcze jeden, co jeździ. Bo jeżdżą testy... Bas, przezbrój się, a Bas i ty nas osłanie z drugiego brzegu, my przepływamy. Postaram się. BW się na mnie kurwa patrzy. Dobra, reszta przepływamy, dawać. Uważajcie na wiry. Nie musieliście, tu jest normalnie płytkie przejście, więc no. Chyba nie pływa rzadko, Adi. I teraz BW przyjeżdża nam na plecy. Dzięki, tu mam za mój. Zdziwił mi się, o. Uwaga, kręci wieżę. Na nas się patrzy, nie? Pierdniczony. Dział ma wyłączone. Tak, ale za nisko jesteśmy. No, kręci tym działem. Nie kręci. Co ma robić? Chłopaki, łowimy ryby zamiast walczyć. Ty, dawaj zębami ją złap. Łap, podem do tego. Gra pod wodę. Nie, bo to będą z tym złowie. Kłusownictwo i takie tam. O. Cywil, cywil. Amfibia chyba na mięśnie utknęła. Dobra, wypieprzamy stąd. Bas, masz wszystko? Powiedzmy. A jeszcze tu. A jeszcze tuba. No to bierz, bo się przyda. Nie. Potrzebuję medyka, jest coś? Jest, jest. Kijowe podejście. Kto wziął trupę? Gdzie jest punkt? Drugiego... Na wprost? No kijowe, bo to jest w lesie, nie? Nie, to jest na polance akurat, ale płasko jest. Dobra, przygotować się, linia na punkt i wchodzimy. Na punkt, dokładnie? A gdzie jest? A tutaj. Tu, na... Dokładnie. Dobra, ciśniemy. Kurwa, przez szczerbinkę do powodzenia. Na ninja ich wezmę. Uwaga, bo to już jest naprawdę... Czyli na razie nie strzelajmy, może będą zamkajmy i w ogóle statyczne, więc uważaj. Można podejść powoli. Nie rozbiegajcie się daleko, bo będzie rannych ciężko znaleźć, jest dużo zieleni. Blisko patrol na lewo. Jest 6. Masz ich na celowniku? Bo ich nie widzę. Tak 187 od ciebie. Niech tylko jakąś osłonę złapie. Musisz minąć te krzaki. Mhm. Od cholery. Dobra, powoli do przodu podchodzimy. Trochę się ich tu kręci. Kontakty blisko po lewej, 50 metrów.
Mam na nich widok. To nie jest to, czego szukamy? Jest dalej. Dalej może być statyczne, możemy obejść od prawej i wszystkich wersji za jednym razem. Ogólnie to na pewno nie jest stacja radiowa. Tak, definitywnie. Potrzebujemy coś z tej bazy, bo możemy wycofać jeszcze teraz. Jest jedna skrzynka, więc nic specjalnego raczej. Dwie. Uważajcie, przychodzą blisko. Przychodzą blisko, uważajcie. Nie otwierajcie. Dobra, to cofajmy się, bo to nie ma sensu otwierać ognia, żeby... Tylko niech przejdą. Mają na to wizory. Wszyscy gleba, gleba. Z tyłu BWP chyba? Tak, drogą jechał. Zejście z drogi. BRDM. A nie BTR? Na pewno BRDM. BRDM. Czyli proponuje cofać. Nie ma nic. Właśnie będziemy to robić, tylko niech ten pieprzony cywil pojedzie, bo nas kurwa oświetli. Dobra, wycofujemy. Nie zostałem przez cywila wykryty. No, wycofujemy na ten. Chyba jedzie kolejny. Na glebie. Uważajcie, BMP wraca. Na glebę. Na wprost kontakty, 3. Razem. Przepuszczamy. Powtórz azymut. 340 zaalarmowane, zeszli w stronę rzeki. Szukają nas. Robi się gorąco. Czemu? Między młotem a kowadłem jesteśmy. Cokolwiek by się działo, to w rzece będziemy mieli osłonę, jakąkolwiek. Że tam jest nasz zaprzyjaźniony bewup, który rusza działem. Ale ma je wyłączone. Pukałem do niego i nie otwieram. Dobra, schodzimy do koryta. Jak nam coś tam stanie na drodze, rozpierdalamy. Jeszcze jakiś... Słychać jak jedzie? BRDM jest w tej rzece. Kontakt pod listem. Dajcie glebę, zauważył nas, trzeba go zdjąć. Dobra, teraz już wchodzimy. Ludzie, kuźwa ludzie, nauczcie się różnicy. BTR zarżnie, BRDM nie. Piłota woga była w wodzie. Już nie pływa. Dobra, ja przepływam i dwie osoby chętne, reszta osłania. Idę z tobą. Po drugiej stronie rzeki, kontakt. Dostał. Dobra, Chigi, stryziesz może i z tobą. Ciśniemy. Tu jest... na... Kurwa, płyń. MBW mnie nie lubi, ewidentnie. Czy tak widzę, że tylko za tobą tak zagląda? Kurwa! Czy on odpalił silnik? Tak, to on. Strzały? No, od nas ktoś. Nie od nas, po drugiej stronie rzeki względem was jest ktoś, kto strzelał. Nie wiem, nie widzę go. Ale to nie, silnik mi. Tak, mamy tam kontakt. To nie od nas. Widzicie przy samochodzie? Wiem, żeby widziała, nie wiem skąd, nie wiosła, nie widzę. Z tej strony rzeki. Przychodzę.
przypilnowali nam samochodu. Ktoś nie ma. Co jest? Powtórz. No kto wizja, jeśli ktoś nie ma. Jakby był jakiś celownik. Medyk. Dobra, kto będzie gotów, to przy samochodzie z biurka. Najwyraźniej ten BMW coś do mnie miał. No ze wszystkich 8 typa, jakich tu stało, zaczął walić kurwa do mnie. Na pierdole, gdzie tu jechać teraz? Maty, masz celownik tego lotnisko swojego? Proponuję. PK? Mam. Chcecie lotnisko? Możemy spróbować, tam będzie grubo, ale może tam będzie to, czego szukamy. Zróbmy to. Dobra, przejebiem się pojazdem trochę na południe. Medyk niech się zatrzyma przy kierowcy. Widzicie kropkę na mapie? Idę. Tam podjedziemy. Na plecach mam NPZ, a ja nie lubię NPZ. No jak znajdziesz ruskiego, to ci dam. No. Zwłaszcza z tą optyką. Ale dobra. Nie, no będzie trzeba. A wtedy klasę, tego. Po prostu moją AMS-kę oddam temu. Będzie trzeba klasę. Dobra, do pojazdu. A PTR. Teraz po środku. No ej, nie będę się z tym roku kolanie, chodzisz? Kurwa, no ale padało pakować. Po czekoladkach, czekaj. Zostaw moje czekoladki! Wszyscy pojeźdźmy. Ruszamy. The boy. Ogólnie jakaś trasa, czy...? Omijaj tylko wzgórza, raczej tak, żebyśmy mieli... No, bez wzgórz. Zaznaczyć ci trasę? Czekaj, właśnie sobie próbuję zaplanować jakąś trasę sensowną. Spieprzajmy stąd, bo teraz czy te... A kurwa, my musimy rzekę przejechać. W tym problem. Właśnie. Wcześniej jest most. No tak, tylko że... Chyba, że zabierzemy to lotnisko na północy. Dobra, właśnie tędy planowałem. Tam nie ma punktu. Właściwie to jest. Mów. Sobie wpieprzy się, że ten magazyn tutaj. Proponuję na A1 się zatrzymać, ewentualnie... A, tutaj chcesz, dobra. Chociaż i tak 12 mam z nich dużo. No ja mam jeszcze 16. Dobra, jeszcze to... nie? Jazda. No, lecisz. To podejście było dobre, podeszliśmy kuźwa na 50 metrów, a potem się wycofaliśmy bez jednego strzału, nie licząc tych w rzece.
może niech snajperzy pójdą na górkę, która jest obok lotniska. Trzeba będzie zrobić taki plan jak z taki stanem. Ale tam się już szykujcie na wojnę na tym lotnisku. Na miejscu. Okej. Siatka. Tak, po lewej. W wielkim kwadracie, bo nie w wielkim kwadracie. W kwadracie 029038. Już widzę Urala. Masz? To jest ta górka. Na prawo. Chigi informuje, że to jest to, czego chcemy. Tak. Okej. Okay. Dobrze. Nam zaoszczędziło sporo czasu. I mamy Hampika pustego i Urala, który tam stoi. Mhm. Widać jakąś piechotę? Widać. Potwierdzam. Tak. To tak wychodzi... Czekaj, oznaczę ci na mapie. Blazis? Jakiego Hampika? Wytypujcie sobie jakiś punkt i możecie ruszać. Oznaczyłem ci na mapie, gdzie wychodzi 0-2. No nie widzę. Nie widzę. No, widzę. Na pół, no, na zachód od tego punktu, gdzie byliśmy przed chwilą. Z daleka to jak Hampik. Generalnie jest 4, 5... O tą górę mi chodziło. Twodaszka. Dobra, widzę, aha, widzę, widzę. To jeszcze uruchomiony Ural, nie wiem czy jest obsadzony. Nie, ten Ural jest pusty. Raczej. A jak już to tylko kierowca. Bardziej na zeradzie ten punkt obchodzi, to jest gorzej. Jak padniecie obaj, to nie wiem czy dotrzemy do was. Trzeba by było tą deszkę tam zdjąć. 026, bo jak jest dzisiaj... Dobra, jest o wiele więcej kontaktów. Do tej góry mamy 600, do punktu mamy... Nie, większość ma na kto widnie. Jakieś ciężkie... Problem jest tak, że mamy jedną deszkę pod tym stanowiskiem, pod tym obserwacyjnym bukrem, reszta to jest patrona tylko. No trochę ich jest. Tych patroli. Jak zwykle, no co. Blazis, jesteś gotów, to ruszaj. Tam są szyszpole. Nie, przez nas. Chujowy widok będzie. Wystarczy, że snajper... Decyduj się, jak nie chcesz, to idziesz z nami. Czyli nie, zostajemy przy was. Dobra, dobra. Szeroką linię szykujemy, tutaj nie da się chyba podkraść, bo jest ich dużo. Zajmuje się 30, są kontakty. Zostaniemy tylko trochę z tyłu. No. Żeby mieć widok na całość, masz. Czyli gdzie zabudowanie po naszej lewej są kontakty. Tutaj? O kurwa. Będą się zlatywać z całej okolicy. Dobra, ty mi na 30 nie przejmuj, planujemy ten... Plan będzie taki, że się wpierdolimy na lotnisko i trzeba będzie się po prostu zająć pozycję i odpierać ataki. Dopóki wszystkich nie wybijemy. Dobra, rozstawiamy się szeroko i ten, i przygotować się, ruszamy. Chigi? No? Jak chcesz, będę mógł granatami obrócić trochę. Pamiętajcie, że dobra, masz granatnik. Dymne albo flary do Iwaka. Przecież się? Tam chyba widzę be... Co to jest? To będzie gdzieś tam? Jak się zatrzymamy w jakiejś sezonnej odległości, to tam im parę granatów pośle, mam pięć. Masz? Możesz się podeprzeć? Nie za bardzo. Ile to będzie gdzieś tak? Czy spadnie? Do nich. Okej. Chciałbym się dokładnie? Nie, tu. Oblicze i alfa. Czekajcie, mamy chyba tutaj lepsze podejście. Już. 318. Dobra. Coś takiego. Nie, gówno. 320, 308, między 300 do 320, tak mniej więcej. Ozzy. O! Co to za pojazd na punkcie? Tigris. Tam jest tylko nieobsadzony Ural, ewentualnie tylko kierowca został. Gaz, Ural. Myślę, że stąd możemy otworzyć ogień, bo są na ściągnięcie. Możliwe, no, że jeszcze jedna deszka jest po drugiej stronie punktu, za tymi barakami. Mhm. A jakbym stąd tak patrzył i tą deszkę wziął na boku. Ja bym mimo wszystko proponował trochę podejście. Do Chigi? Dobra, to mamy tutaj od prawej strony trochę pagórków, będzie jak zawsze jakaś osłona.
Mogę podejść. Dobra, czyli ja zostanę ze snajperami, bo ja mam PSO, mam ten granatnik, więc w sumie pomogę wam daleko na spokojnie. Dobra, ja się podczołguję bliżej już. Ja mam cel równo w głowę teraz, żeby się ruszy. Reszta niech pod czołgiem, pod ten. Podejdziemy, pod czołgami się bliżej. Czołgiem! Kurwa, jest tak niby ciemno, niby jasno. Cholera. No właśnie, nie wiem, czy chyba założyć doktowizor, czy zdjąć. Nie, no doktowizor ci się przyda. Problem w tym, że otwarty teren. No mam tylko dwa dymne. Ja jeden. Tu na prawo jest jakiś wrak helikoptera, czyli... macie granaty odłamkowe? To przygotujcie. Jakby co, mam granatnik. Czyli stąd jest 250 metrów. To ja się może trochę bliżej podciągam z tym tłumikiem. Kurwa, blisko już. Czyli jest problem. No, jaki? Dobra, nieważne. Coś tam zasłaniało deszcz. Wróć, wciąż tam coś zasłania deszcz. Ja bym mógł się nią zająć za jakiś... Dobra, już mamy... Dobra, ja na pozycji mam w miarę dobrą osłonę, jak padnę. Za minutę będę gotowy do ataku. Dalej się już nie podczołguję. Dajcie mi chwilę. Zjebany jest ten teren. Trzeba będzie się podnieść, ale w razie czego to padniesz na glebę po prostu, nie? Dobra, możecie zatrzymać. Poczekajcie chwilę, ja wezmę się ten. Panowie, nie wstawajcie tylko, bo mamy nad wami jak coś idealnie strzał, więc nie wstańcie tylko. Kurwa, czekaj, ja przejdę. Dobra, to niech będzie tak, że sobie zacznę strzelać. Czekam na znak. Przechodzę przed tobą, przechodzę z tobą. No. Czy to kurwa burza? No, owszem. Czyli może zróbmy tak, żeby snajperzy pierw otworzyli ogień, nie? Tam powiemy, co się da i potem żeby... Blazis, jesteście gotowi? Podaj azymut ataku. Rozstaw się bardziej ode mnie. Tutaj na wprost. Kurwa, nie właśnie przez trawę chuje. No tutaj na ten, na south. Dobra, no to uznajmy, że ogarnę. Dobra, Blazis, otwieraj za 10 sekund. Otwieraj. Dobra, wchodzimy. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Bardzo dobrze. Kto pierwszy podejdzie do radia... Dobra, ja to spróbuję zrobić. Druga deszka.
deszki. Dobra. Dalej na southeast, przy drugim murku jest piechota, uwaga. Jestem przy terminalu. Podpalaj. No kuźwa, to nie była druga deszka, tylko ten. Ten co ma nowy, kto wizję i termo chyba. Podnieście mnie. A jak miło. Jest tu jakiś... Przełączam do was. Widzi ktoś skrzynkę? Tu nie ma skrzynki, jest tylko te ustroje. Dobra. Chłopaki, ale czy jego to nikt nie podniósł? No nie wiem, wy tam jesteście. Dobrze wiedzieć, że Ciggy pod. Dzięki. Zhakowany? Dobra, mamy pozycję ewakuacji. Gdzie to kurwa jest? A, ja pierdolę, trzeba będzie tym cisnąć. Dobra. Brać co cenne i wycofujemy. Nic tu nie ma teoretycznie, prócz pojazdu. Tego gaza można wziąć. No można, w sumie nie będziemy musieli drałować. Jest bardziej opancerzony. Cze, to jest dobra. Będzie czego te kontakty ze strony hangaru. To jest nawet celownik noktowizyjny do RPG. Blazis, dołączaj do kompleksu i przesiadamy się do gaza. Na razie obstawcie. Nie wiem, czy wejdziemy do niego wszyscy. Ale mam tak z ciekawości, był tu jakiś strzelec wyborowy? Nie. Chyba nie. Tak, ja to działko. Które? To z noktowizją. Generalnie rzecz biorąc, powinniśmy wejść wszyscy do tego auta. Dobra, do środka, do auta. Tak, wejdziemy. Kurwa, on ma tu 5-6 miejsc jeszcze z tyłu. Zapraszam na kaczę do strzelania. Jak nam coś piznie, a coś jeszcze gdzieś tu jest, że można? Aha, dwa, dobra. Ja mam tył. A ja pierdolę, iwak mam na, idealnie na północ. No. Musimy wrócić tą samą drogę, co przejechaliśmy, przez ten sam most a la most, no i potem już na północ, nie? Tak, przejął. Gdzie jesteś? Z ominięciem tego lotniska. Dupą do ciebie jest właśnie. Jak ty tak możesz? Jestem ten z przodu, nie ten. Na pewno nie chcesz. Szkoda, że jest tak tego nie mogę. Nie, serio, dobrze. No i tym to ja mogę jechać. O kurwa mać. Stop! Pierdolę. Cofaj. Stój. Nie, cofaj. Coś się go przyjechał. Nie cofaj. Nie. Idę po niego. Wypadł. Już poszedł ktoś. A, wozy poszedł. Wyskoczył, chciał, wiesz, zabawić się sport ekstremalne. Liczniki działają, zobacz. Działa wszystko. A, co? Kurwa, fartło nam się z tym punktem, dobrze, mamy z głowy już. Ty wiesz, że tyś wiesz? Kiedy ten, co obok kierowcy siedzi? No chłopie już, kurwa, co to już się ze mną nie dzieje? Widziałem BWP-a prawdopodobnie na wzgórzach. Trudno określić, gdzie, bo nie mam... No, on patroluje, szuka nas pewnie gdzieś tam. Gdzieś tak na froncie naszym będzie zaraz. Wszyscy? Gdzieś... Nie. Jeszcze nie. Dobra, ciśniesz. Dobra, weź ale on nam patrzy, na krześle stoi. Weź sobie do Tigrisa zobacz, coś tam fajnego. A potem ktoś będzie na tym siedział. Ty kurde, a MS-ka mi wejdzie. No wejdzie. Ten pezadzi. Ady. Co? Wiesz co chcę. Mam na to widzenie na PKS-ce. Z przodu pojazd, kręć lewo kręć. Nie strzelajcie! Dobra. Kurwa, strzelił do nas. Nie wysiadaj! Kurwa! Wsiadajcie z powrotem! Ładować się szybko! Wsiadajcie, nie... O kurwa, na ucie. Wsiadajcie do tego pojazdu! Póki nie wypalił z czegoś grubszego. Jeszcze jeden, Ryan. Jest? No, dobra, wszyscy? Dobra, zrywamy stąd. Jedź, on jest opancerzony dobrze. Rakietki, ale... To jest już wyjątkowy. Zadek. Weź sobie. Jedź.
Dobra, no tych strzelców lepiej nie siedźcie teraz, bo wam odstrzeli łeb. Kurwa. Dobra, zgubił. Chyba nas zgubił. Ja wyskoczyłem z RPG-iem, nie? Ja też. Spokojnie byśmy go zbierali. No wiem, ale... Jeżeli ktoś chce dobrą szturmówkę, to M14 leży w środku. Szturmówka. Patrol, jedź. Widziałem. Jedź, kurwa. Kokoła nie rozwal. Pierwsze, no, pancerne widzę jest. No. Jestem, ale już by nie rozwalał, to rozwiemy. Pancerne jest, ale... Przeżyliśmy PWP, to chyba tylko czołg nam teraz może zagrozić. Nie kracz, nie kracz. Abyś się nie zdziwił. Ale ekipa się zerwała, zebra. Jak tam jeszcze Helka kurwa wyjebie, to już w ogóle. Pożyczcie ktoś mapę. Mapę? Nie dla psa. Mam kompas, jak chcesz. Nie, to mapę dawaj do. Mogę ci dać kompas, bo nic więcej nie mam. Nie no, mam mapę, bo kompas mam, tylko chcę zobaczyć jak ta mapa. Mogę ci dać jakiś map też, nie? Maga, to się chce. Nie wiem, po co to ale... Ja to wiecie, ale to jest jedynie, że to zawsze jest po drugiej stronie... Te dobra, tą górkę omiń. To już ta rzeka? Jedno rzeki. Pływa, chyba. Ten pojazd nie pływa, zakładam. No nie przyda, nie musisz jeszcze do mostu wrócić. Mamy na tutaj... Na jakim etapie? Kończymy. Znaczy, ten, jedziemy do... Dobra, rozjedź skurwieli. A jedziemy do... Jedziemy... Tak, jedziemy do baku. Dawaj, ciśnij, rozjedź go. Szyba jest kuloodporna, znaczy na pewno nie z tego karabinku. Pach. Szybę to będę mógł dojebać tylko chyba 7,62 jakimś CKM-em. No, Gorsem, dokładnie, czyli... No. Ale jeszcze mi kuta się szwaka pokazał na koniec. To jest Mi-24 na kołach. Mi-24 na kołach, dobra. I... Może nie jest... Tylko nie strzela, no. Jak to nie strzela, panowie? Jakbyście zobaczyli uzbrojoną wersję. Granatu. No jak chyba strasznie ruchy ten teren. No ty schudujesz. Ale żebyś wiedział, te tabelki... Ale kurwa zareagowali na nas, że więcej się patroli pojawiło. Kurwa, nie mów, że się zablokowałeś. Pokombinuj coś, pokombinuj, on jeszcze... Okej, tym lepiej, nie mu zbuda 4 kilosy. Wysiądę. Dam radę, rusza się. Jak on rusy kocy, to że nie przewidzieli. Chyba nie. Dobra, ciśniemy z buta. To nie wiem, yeah. Brawo kierowca. Zawiesił się. Ładnie rzucił. Spróbuj tył lewo, przód prawo. Może. Tu, czołg. Co to? Czołg. Kilometr. Za skałę. O kurwa. Dwóch mamy w środku. 5 kilometrów za wami. BWP! Jedzie w naszą stronę. 60 BWP! Szykujcie rurę, ja nie mam... Nie mam pocisku. No to koniec silanki. Ja bym na rozówkę nic nie zrobię. Kurwa, kilometr. Nie, za daleko. Nie no, ale ładnie zaparkowałeś, nie powiem. Okej, gdzie my jesteśmy? Co tu się stało? Na tej noktowizji w ogóle nie wiedziałem, że tu jest skała, nie? Ty coś masz do rozwalania pojazdów, wiesz? W końcowych etapach. To tak, żeby było. Dobra, on strzelał. On strzelał do pojazdu, nas chyba zignoruje. Oranże. Dobra, ciśniemy na północ, nie ma co tu czekać.
Omińmy to wzgórze od prawej strony. Albo... kurwa... Nie właśnie do pojazdu, kurwa! No. Wam się nudzi? Sorry, mi sklik. Wypierdalamy stąd. Od prawej idziemy. Powiesz, Blazis, uspokój się. Pew podjeżdża. Czyli w którą stronę przyszedłeś? Dobra, widzę go. Gdzieś zmienił pozycję. Jestem na prawo od naszego pojazdu. Cóż, zjebał. Przed wami. Dobra, nieważne. Kierunek północ. Ruszamy. Odległość około? No, mamy w chuj do przebiegnięcia. Ale już przynajmniej mamy cel. Nie musimy biegać i szukać. Co to ja mówiłem, że tylko czołg nam może zagrozić? Tak. Prawie czołg. Wystarczy kamień. Więc transportem to zawsze można poprosić miłego mieszkańca, że nam pożyczył. Mi ostatnio proszenie najlepiej wychodzi, także... Mogę spróbować. W miastach często są jakieś rozwalone auta z kołami, na przykład jedno koło rozwalone, więc inżynier zawsze może to naprawić. Tak, proszę to dla każdego kłada i tyle. Albo. Mamy kilka kontaktów na zmucie. 40. Omijamy. Odległość? No, z 500. Omijamy. Na spokojnie dam radę. 500. Idziemy tak na azymut 20 się kierujemy. Omijamy 500. Miasta. To ja na Szczerbince ściągam. Nie wątpię. Ale pragnę zauważyć, że ostatnio Easy rozwalił dwa razy jeden pojazd. O ile dobrze pamiętam. Ty też rozwaliłeś dwa razy pojazd, także no wiesz. No, a ten extraction point jest daleko? No to 4 km. On gdzieś krąży. Ten Birdem. Ten pojazd gdzieś krąży tam w zabudowaniach, ale on już nas nie widzi. On się zaalarmował na pojazd, więc... Szczerze, gdyby nie ta skała, to i tak byśmy daleko nie pojechali. No, kto wie, bo jechaliśmy prosto na niego. No tak, a z drugiej strony to, mogłoby się to trochę gorzej skończyć, bo nie mielibyśmy skał na środku pola. Fakt. Zróbmy postój w tych skałkach na górce albo obok i wywalimy co zbędne, żeby się trochę odciążyć. Dobra. Czy to ja mam tylko zawroty, czy ktoś jeszcze? Na razie tylko ty. Ja muszę trochę sprzętu wyrzucić, bo się przeładowałem. Ile tać może z sobą? Czy ile masz tać ze sobą? Jedną, całą i 12 w drugiej. W razie czego to jeszcze mam 4. To jedno możesz mi dać, będzie ci lżej. Dobrze. A ile mamy tub? Czego? Tub. Mam pustego RPGa bez pocisku. Ja mam jedno jednorazowe. Dobra, wrzuć do tej fakty. Też jedno jednorazowe. Ty wiesz? To 4 jednorazowe mamy. Tak samo? Wiesz, mam jeszcze jedno. A chcesz pocisk? No daj, jak masz. Czekajcie chwilę, ja no miałem wyrzucić, ale dajesz im to, że nie masz, to trzymaj. Nie dalej. Co? To łoptyka spottingowa. Chuuu. Blin. Pokaż. Chuj blin. W sumie ma wielkiego zooma i tyle. Co? Ale masz...
Masz jakby ten? Odległość? Nie, nie mam odległości. Ale mam zarąbistą podziałkę, no po prostu świetnie. Bierzcie mu te lornetki szybko. Ej, chcesz może ten zoom, co ja mam. Ale to ma zooma! No ma, jest tylko nieregulowanego. Pizdu, nie wiem gdzie celuje. No trochę za duży ten zoom jak dla mnie był. Mogę oddać ten celownik, jak ktoś jeszcze chce. Jak chcesz na kogoś inny? Ten 1P coś. Nie. Ja bym odnaczył. Ty w ogóle, ile masz tych? Magów? No. 14. Z tym w broni? To 15. Tylko są dwa niepełne. Dobra, mam tyle samo. To ty masz pełne, Ozzy. Tu ci leży parę pełnych, tu się odprężałem. Dobra, to ja sobie wyrzucę. Weź te niepełne, wywali. Ja sobie zostawiam 15 magów i plecak. Dobra, stać. Ja mam, jak to się sobie żadnym. Wszyscy gotowi? Raczej tak. To pojechali. Ciśniemy. Antenę satelitarną widzę. Dobra, północ i... Znaczy tak, na 20 gdzieś mniej więcej. Uwaga, bo kogoś tej manek, który się nie rusza. Gotowi? Dobra, jesteśmy. Ciśniemy. Reszta poszła z prawej strony góry chyba. Dobra, dobra, spotkamy się. Odbijemy trochę w prawo. Kupa, że zdecydujcie, że wejdę po raz, no ale... Bo nogi bolo! Trulpita zawawać, czy... Co? Trukita? No. Wiesz co? Jak chcesz, nie wiem czy nam się jeszcze przyda, a może? Właśnie nie wiem czy walnę czy nie. Zapytaj się, może ktoś jeszcze inny ma. Wątpię, tylko ja mam tego inżyniera. Ktoś się chyba wcześniej już go pozbył nawet. Ja miałem, ale wrzuciłem. Dobra, tu się bardziej rozpruszmy na otwartej. Front, dwa kontakty. Ty, ale oni tu gdzieś, całkiem gdzie indziej, nie my. Idziemy. Idą prosto na nas. Odległość? Blisko. 150. Brać ich po cichu. Ściągaj po cichu. Bo dziwa tutaj było trochę. Tylko nie wiem czy nas nie widzicie. Nie, już zdjęliśmy. Czyli... My jesteśmy na otwartej, ciśniemy na północ. Śmiesznie, bo do nas trafili. Spoko, monitorujemy drogę z przodu. No... Gdzieś mniej więcej. Na tą górkę tutaj, do przodu. Nasi są z prawej podobnie. Z prawej? No. Blazis, widzicie nas? Nie za bardzo. Dobiegamy w tym momencie do drogi. Gdzie ty ich widziałeś? Z prawej strony, przy 8. My na wzgórze. Będziemy chyba po waszej lewej, coś mi się wydaje. Najprawdopodobniej tak. Jak tylko was...
was zobaczę tam znać. Helka! Tak, jesteśmy blisko lotniska. Startuje z niego właśnie śmigło. Widzę. A, widzę go. Dajcie glebę. Rutynowy patrol robi, nic o nas nie wie. Ja nie wiedziałem, że jeszcze jedną mają. Mają ich trochę. No leci na patrol. Przed lotniskiem to chyba nasi, czy to nasi biegną na ten drodze? Ja bym powiedział, że na... Tak, na drodze to nasi. Na drodze. Widzisz ich? Można by nawet ukraść. To nic nam nie da, musimy być ewakuowani naszym sprzętem. To chyba robi tam biegną. Ale do naszego sprzętu... Mamy patrol na drodze. Ej, powiedział tutaj przyjście, bo to jest bezsensowne, żeby tam szli. Wiem. Kurwa, ty tak nie patrzymy sobie wezwań, nic. Czyli też będziecie mijać, rozumiem, miasto z prawej strony. Mamy je cały czas po prawej stronie, ale daleko, jesteśmy na wzgórzach. No nie, my idziemy z lewej. Od wschodu. BTR-a z prawej. Czy będziecie obchodzić dłuższą drogą od zachodu? Widzisz drogę jadący pojazd? No, jesteśmy trochę za nim. A my jesteśmy teraz dokładnie, jesteśmy na lewo od niego. Kieruj się na naszą pozycję. Strzał słyszałem. Tak, gdzieś w naszą stronę. W naszą... Z pleców, dawać do tego wzgórza. Wycofajcie do nas do wzgórza. My jesteśmy na lewo od tej drogi. Czyli od waszej strony. BTR na drodze, BWP chyba na drodze. Chodźcie wyżej, wjedziemy. Będzie więcej widać. Nasza lewa 50 metrów. 500 metrów. Czyli my się przemieszczamy w stronę Fortu Boko, wzgórze na zachód od lotniska. Zaczekamy tam na was. Widzę, dobra, idziemy tam. Mamy flarę, żeby wystrzelić na punkcie? Mamy dymne. Dobra. Jakbyśmy się postarali, to byśmy nawet BTR dostali. BWP, bo BWP dobił do ciężarówki i załoga opuściła BWP. Gdzie to jest? Z prawej było tam, na drodze. Z tyłu. To widocznie uszkodzony był, jak go opuściła. I nie wiem, czy byśmy coś z tego, nie, kurwa, miasto mamy. Ja pierdolę, trzeba będzie drogę przejść. No. To my już będziemy w takim razie... To jest Balo Bongo, tak? Bola Bongo. To będzie to. Tak, to jest. Aha, dobra. To już kurwa blisko. Już nie potrzebujemy pojazdu. Dobra, przepierdalamy się przez drogę. Jeszcze 3 km, nie? To jest chwilkę. Fort Boko, dobra. Dobra, chłopaki, w kliny idziemy, ja ciśniemy, nie? Puste wygląda. Żebyśmy się tylko na patrol nie wybali, bo jest nas mało. Tutaj. Oni nas nie znajdą. Blazis, będziemy przecinać drogę w najkrótszym... drogą w linii prostej do fortu. Z tego wzgórza, które jest wcześniej, na południu. Szukam was. Teraz właśnie zbiegamy. Czyli uważaj, pod nami przejeżdża BWP i jedzie mniej więcej w waszą stronę. Dobra, wstrzymujemy. I patroluje okolice lotniska. Chyba was widzę, biegniecie? Nie biegniemy. Dobra, to mam... BWP jedzie. Chyba was widziałem. Po prawej stronie drogi, obok pojazdów cywilnych, tak?
jesteśmy centralnie na wzgórzu, czyli... Dobra, dobra. To mam kontakty po prawej, ale są daleko. Przejście przez drogę mamy czyste, przynajmniej tak to wygląda. Spróbujemy przebiec. Dobra, patrzcie prawo-lewo, czy jakiś patrol nam nie wyrośnie. Ja patrzę front i biegniemy. Poprawię między butelkami. Gleba, gleba, gleba. Mamy czołg albo coś, czołgo podobne. Co to na drodze? Wstrzymaj. Kurwa, zatrzymał się przed nami. Czyli jak daleko mniej więcej od korku jesteście? Właśnie minął nas czołga, bo coś pancernego pojechał sobie do miasta. Widzę BD. Dobra, ciśniemy. Czyli mamy ogon. Zauważyłem. Widziałem ich. Goni nas oficer jakiś inny Francuz. Ale chyba nas zdubili. Czyli ilu was jest? Trzech. Dobra, widzę was. Dobiegacie do zabudowań. Tak, dokładnie. Dobra, teraz szybko przez drogę. Nasza prawa kontakty. Jaka odległość? Jaka odległość? Nie jesteś tak blisko. Daleko, daleko. Damy radę. Dobra, ciśniemy. Jesteśmy po drugiej stronie drogi, ciśniemy do fortu. Widzę, biegnijcie cały czas prosto, a trafcie prosto na nas. Kurwa. Czyli będziemy zaraz prawdopodobnie musieli zdjąć ogon. Tylko po cichu. Gdzie są? Dokładnie na wzgórzu, czy co? Gdzieś pod wzgórzem są, tak mi się wydaje. Mają jakiś ogon, słyszeliście zresztą. Mają, w sumie mamy. No to są ci, których widziałem po prawej stronie. Po prawej stronie, tutaj coś biegnie pod wzgórze. Biegniecie pod wzgórze teraz? To jest nasz ogon. Czekamy, Adi go zaraz zdejmie. Otworzył ogień. Dobra, rozwalcie ich. Trafiony. Okej, my biegniemy do was. Nie sprawdzamy ich, tylko wynosimy się stąd. O kurwa, z lotniska wybiegł duży patrol, musimy się szybko stąd zerwać. Bardzo duży patrol i leci... 6 osób. Ładują się do cywila, ty jebani. Skonfiskowali cywil. Gdzie dokładnie są? Podejrzewam, że na lotnisku? Dobra. Blazis, nie wiem, czy jest szansa, żebyśmy tam wbiegali. A, dobra, widzę was. Dobra, chodź, Cigi, ominiemy tą z lewej. Nie muszę... Ominiemy z lewej tą górkę, spotkamy się z tyłu. Możecie schodzić już. Bo po prawej za górką mamy objective. Nie widzę sensu, aby go wykonywać. Nie ma co tak blisko lotniska robić hałasu. Nie, no nie ma żadnego sensu już robić objective'ów. Już mamy teraz tylko stąd wypieprzać. Tym bardziej, że nie stoi to nam w żadnym sensie na drodze. Dokładnie. Front. Jeszcze jeden. Dobra, dwa trupy. Okej. Ja włożyłem no, tego jednego zabiłeś. Wszyscy się przyczyniliśmy do zabicia tych trzech. Dobra, uwaga, na po prawej... Wyeliminowania najlepiej. Pogrzebanie. Ale nasz. Gdzie?
No nie wiem, no widziałem na... Może po prostu rozgrzeszenia. No. Tak. Tak. Co to za grubasek z tyłu tak się trzyma? Coś tu kurwa świeci. Dobra, cywil, cywil, ignorujcie. Jak są jasne światła, to na pewno jest cywil. Albo partyzant. Jak szybko jedzie, to cywil. Stwierdził, że zgasi światło. Ile mamy tak w Pirazy oko do punktu ewakuacji? 2 kilometry. Czemu medyk został z tyłu? Bo jest gruby. Helka leci. On leci na ostatnie miejsce kontaktu. Że i tak będzie na naszych plecach. Medyk tam jest. Już jest blisko. Byłem tylko poczekać na tego grubasa z tyłu, więc dosyć. No uważajcie, Helka się na nas wcelowała, ale nie wiem czy nas widzi. Nie otwierajcie ognia. Nie, sprawdzaj. Mamy pojazd. Uwaga, Gleba, mamy pojazd z prawej strony blisko. Peter. On jedzie po drodze. Jak będziemy ruszali, to nas nie złapie. Mogę ją jedną. Dobra, nie widzą nas, nie widzą nas. Nas nie widzi, on tylko patroluje. Dwie Helki. Dobra, pojazd odjechał. Tyle Helek ściągnęli, jesteśmy sławni. Okej, wstajemy i ciśniemy dalej do punktu. Jest szansa, żeby odjechał? Wiesz co, stoi w miejscu i kręci jak pojebany wie. Omijmy go tak, żeby nas z działką nie wychwyciło. Co to za flara? Gdzie masz tego dostawa? Ktoś od nas użył flary? Nie. Nie, na pewno nie. Oni używają flar. Kolejna Helka nadlatuje. Robi się ciasno. No z tyłu mają alarm, tam nas szukają. Co z tym BWP-em, da się go ominąć? A, widzę go. 28. 29. Powiem ci, Chigi, że mijanie będzie ryzykowne. Chyba, że przy drodze pójdziemy. Jeśli ją szybko wyeliminuję, to nawet nie zdążę nic się nie zdążę. Jak teraz strzelimy, to te wszystkie Helki nam wylądują na głowie. Ja, tym bardziej, że klarują nas jak głupi. No. Stwierdziasz, jak nie masz optyki, to nie ma co. Mam optykę. Masz optykę? Aha. No ma optykę. Ale wcześniej chybił to. 550 metrów. Znowu ktoś puścił to chyba. A nie 350? Na C 350. Aha, tu gdzieś jesteśmy. Jeszcze kawałek mamy. Równo 350 do bloku silnika. Podejdźmy na 300 metrów, wtedy niech na silniku. Tak, podejdźmy jak... Nie strzelaj teraz. Jak nas zauważy, to od razu otworzysz ogień. I bardziej się rozproszmy, możemy iść w sumie klinem. Tylko poszedłbym bardziej tu od strony tej drogi od prawej, nie? Płaska klinem? Przestrzeń. Wiem, że płaska przestrzeń. Chcesz go strzelić, to będziemy mieli na karku te Helki. Znaczy... Może inaczej, jesteś pewien, że trafisz? Na pewno będziemy mieli te Helki na ogonie, jeżeli on nas wykryje. Tak na 90%. Klin to nie było przypadku jeszcze inaczej linia? Co? Tyraliera? Tak. A, tyraliera, nie. No, ty. To jednak fakt. Tu się zajebałem. Helki odleciały. Moje podniosło równe 350. Możemy polecieć też na 80 po prostu w poprzek drogi, mieć spokój. Mam drugą.
To że jeśli napotkamy jakąkolwiek piechotę, ta piechota nas atakuje i tu będzie wątpliwość. No właśnie, właśnie wykrakałem, bo się pojawiły. Chodź trochę bliżej podejść. Poza tym, jeżeli to ten dowód nas. Zejdziemy trochę niżej i go strzelimy. Z prawej strony 6-osobowy patrol, z po drugiej stronie drogi. Jaram to moją N9-ką garażką. Przez skrzyżowanie trochę za. No na iść. To ma tryb automatyczny, czy jeszcze? Wiesz jak to zwoje wojebiście, co? No tu. To ma automatyczny? To ten mój kolcik. Ile masz pocisków, żeby poprawić? 3. Jaki cel ty masz RPG i PKP? No bo ja jestem w takim celu, że żebyśmy skończyli. Po prostu no... Nie widzę tego patrolu. Na razie jesteśmy multifunkcjonalni. Także mógłbym spróbować. Jestem wcelowany w patrol. Ten patrol to jest co najmniej 5 kolesi, ale idą sobie w innym kierunku całkiem. Jest 6 kolesi. Nie, standardowy jak zawsze. Dwóch idzie w prawo, a dwóch szło w lewo, z tego co widziałem. Tego punktu jako tako tam nie ma żadnego outpostu, co powinien być tutaj. Mhm. Na east. Dało jakiś patrol. Dobra, ładuj do tego BWP-a. Uważaj na ten patrol w prawej. Właśnie będę ich obserwował. Kurde, ja potem jakby coś to z AT nie dosięgnę. Trafiony, dobra, biegniemy. Patrol bez reakcji. A nie, patrol reaguje, jest agresywny. Idą na szybkie. Zaalarmowani są, ale możemy jechać. Szukają. Tak, kładą się, wstają. Nie podbiegajcie za blisko wraku, żeby was nie oświetliło. Czyki tam na punkcie z moździerz. Dobra, punkt nas nie interesuje. Wiem, tylko mówię w razie czego. Mhm. Wy nie chcesz, żebyś tego te pojazdy zniszczył. Za chwilę helka będzie. Dobra, rozproszmy się bardziej, jest szansa, że nas zauważą, no właśnie. I strzałę. Zrywajmy. Jeden leży. No, ściągnijcie ich, ja zajmę pozycję po drugiej stronie drogi. Tylko we dwóch jesteśmy teraz, reszta dobiega. No. Co? Chyba snajper, bo tak daleko wali. No, z góry mają dobrą pozycję, dobra, my tu mamy osłonę za to. Heli. Halka. Pekar. Dawaj, easy. Biegnę. Dobra, zmieniajcie pozycję, dokładnie. Okej, zrywamy. W stronę BWP walą. Znowu w to leci. Biegniemy tak 20-30. 30-40 bardziej. Waszą stronę ten polecieć ze względu na tego BWP. Stracili nas z widoku, dobrze. A Helka też gdzie indziej poleciała. No stoi w miejscu na razie. Dobra, lecimy. Za nami gaz jest z lewej strony. Nie uzbroj. Ale pełny piechoty. No to w samym polu się wycofaliśmy. Dobra, jest, tutaj odciskał już. Tylko nie strzela już tam do nich. Wycofujemy się. Dopóki nie otworzą ognia, to nie strzelam. Ci czyli, że ten gazik to nas tak trochę... Tam na lewo się coś topci. Kilometr. Do światła. W gazie jest chyba tylko kierunek. Nie, przegrupowałem.
Piechota już desantowała. Dobra, w lesie zrobimy okrężną i odpoczynek. Przy budynku. Znajdziecie nas. Aha, dobra, jesteśmy gdzieś chyba w tym kompleksie. Zostało nam już bardzo blisko. W Pumado jesteśmy obok. Dobra, pobiegniemy sobie tym pasmem górskim, czy tam tym pagórkowatym już do samego punktu praktycznie. Będzie łatwo. Kto z RPG ma? Kontakty blisko. Dobra, wypieprzamy stąd. Wypieprzamy stąd. Podnoście go. Dobra, podnoszę go. Ja go zbiorę, go zbiorę. Dobra, zbierz go. Ktoś jest przy murku? Tak, to my. Cofaj, cofaj stamtąd, baz. Baz jest tutaj. Blazis, dawaj do nas, na prawo. Dobra, to nasi. Okej? Dobra, wypieprzamy stąd, na wzgórze, dawajcie. No ogólnie mamy trzech typów. Wbiegniemy na górkę i wykosimy, jak będą za blisko. Czekamy na was na górce, tu zrobimy odpoczynek. Jeszcze kilometr do celu. Jeszcze jakbyś nie potrzebował tego przybliżenia do tej twojej lufy. Wyłączyliśmy. Kręgaz jedzie dalej. Mhm. Dobra, odpocznijcie, ja zajrzę z drugiej strony. A za gazem jakiś typek. Adi. Po prostu wydaje się duże powiększenie. Hej, patrz. Dokładnie, wszyscy gotowi, to ciśniemy. Można by te wzgórze bokiem jakoś ominąć, żeby tam się nie ładować na samą górę. Możemy od lewej. No ten punkt jest dosyć daleko. Metrów. No za tam górką.
Tam z tyłu udało nam się dobrze wymknąć w ostatniej chwili. Widać stację benzynową. Co totalnie na wprost. Z tyłu BMP, ale pojechał sobie. Po lewej jest ten outpost ogrodzony. Tam jedzie właśnie ten BMP. No i tu dziś będzie nasz punkt ewakuacji, tak? Tak, na stacji. Nie na stacji. Aha, dobra, dobra, widzę. Tu Martynez z lewej jedzie, nie? Jakby chcieli pomować, nie, to jest z lewej, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć. Czekaj, czy znowu z przodu ma patrol z powietrza, czy nie? Przed nami patrol na drodze. Na tej stacji są jakieś kontakty. Tam jest jacyś goście stoją. Plus jeszcze jeden na kładzie właśnie. Na stacji trzech. Na stacji trzeba będzie skasować, ktoś nie zauważył. Strzał z lewej, a nie do nas, nie do nas. Dobra, dobra, my sobie idziemy. Tych na stacji skasujemy, rzucamy dym i od razu, no to już mamy wtedy z górki. Zaalarmowani. Nie, a może najpierw rzucić dym, a później ich kasować. No dym musimy rzucić na punkcie. Dym tylko w punkcie zadziała. Stacja to jest nasz punkt? Tak, na stacji będzie punkt ewakuacji. Ciekawe jakby RPG-iem walnąć tę stację, czy to coś da. Tyle paliwa będziesz marnował? No nie nasze. Zezwalam. Przetoczymy w bestię, jeszcze sprzedamy. No właśnie, no to panowie. Adi do bukłaku ładuj. Czyli można walić w stację, tak? Tak, widzę ten baton. Dobra, to też chyba ale z RPG-a. Co? O stary. Mów coś, że strzelasz. Trafiłeś? Kogoś tam chyba trafi. No to nie trafię, nie? To masz ładną rękę. Z lewej outpost. Dzień dobry. Jeśli nie ma backblastu, to nie ma backblastu. Dobra, robimy rozpierdol i rzucamy dym. Tam wtedy od tego pierwszego strzału. Bo oni byli po lewej stronie przy tych budynkach. Z lewej outpost, uwaga, są zaalarmowani. Nie, wszyscy leżą. Czy kurwa z lewej walą. Pół outpostu jest. Dobra, szybko na punkt ewakuacji. Ozzy, dawaj na ten budynek. Możecie tam po lewej stronie w tych budynkach. Oboje leżą na tej stacji. Stacja Schnell. Było trzy. No to oni od tego RPG. Poszedł, ale chyba za daleko, chociaż nie wiem. Ewak jest obok, nie na samej stacji. Już. Dobra. Dobra, łapać osłony i czekamy. Dobra, słychać ich już. Nawet widać. Plecy, gaz. Pełny. Oho, Apacz już na. Dobra, Apacz się zajął problemem. To dużo wyląduje, to się wpierdalamy do niego. Panowie, to jest kobra. No właśnie, jeden mon. I czarny hołd. Czarny orzeł.
A nie jastrząb? A nie lubię. A to wow, tak, ta, 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 jastrząb. Dobra, jest okej, do swojego strzelamy chyba. Ładujemy się i wypadł. Ładować się, ładować się. Dawaj, idę. Stryciarz Blazis, dawaj. Jesteśmy w drugim. Okej. Oni sami odeszli. Czyli... Czemu to... Tak, chyba do ciebie strzelałem. Tylko ja ciebie zastrzeliłem, a później mnie ktoś zastrzelił. Nie, wcale się nie przyznam. Poszła rakieta z ziemi, ale nas ominęła. Leciała w nas, poszły flary. No. Patrzcie co mam. Co to? Flary poszły z Seahawka. Coś tam jak to się tam... Piękne, tam pamiątkę? No. Nie zdążyłem zauważyć.